Spróbuj to rozwalić, Krystian. Aha. Tak się śmiejesz właśnie. No. Nie wiem czemu, ale te lodowe struktury nie... Czemu to się nie nagrywa? Nie, nie, włączę nagrywanie wcześniej. Bo ja czułem, że ten pomnik był pod napięciem, więc jak liczyłem, że kołdę to on ci odda. Więc zacząłem nagrywać. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Wolpe, dzisiaj oczywiście ze mną jest... Krystian Hejka. Tak, i gramy sobie dalej w Divinity. Moi drodzy, ostatnio znaleźliśmy tę pomocnicę tej białej wiedźmy. I teraz ruszamy do krainy wiecznej zimy, żeby tam uwolnić tę białą wiedźmę. Tak. A ja jestem bardzo hotboyem. A jak to tworzyć? Proszę. A tam na pagórku masz ten. To poczekaj. Ja pójdę otworzyć. Ty stój przy bramie, bo ty i tak będziesz musiał przez nią przejść. A, żeby dźwignię, no. Boję się, że ktoś nam wyskoczy prosto na... Nie ma szans, bo ostatnio to chyba otwieraliśmy, tam jest po prostu ta wajcha taka ten... Mówisz, że jak przekręcę wajchę, to wyskoczą. A, no. Ty, a ja nie mogę się do ciebie teleportować tak po prostu? Możesz, pewnie. Trójkącika? To otworzę to na później. Otworzyłeś? Tak. Stało się coś? Nie. O, to super. Ziębienie, Mój ogień będzie mniej... Nie, ogień będzie więcej klepał. Nie, mniej klepał. Ej, Archu tu jest. Nie widać cię na śniegu, Archu. Tak, podobno jak biała wiedźma, nie ma nawet śladu po Ikarze. Nie sądzę jednak, żebyśmy znaleźli ją pośród szalejącej burzy. Król tej krainy, Boreas, kazał wydrążyć pod ziemią obszerne lochy. Jeśli Ikara została tu uwięziona, z pewnością przebywa je w jednej z lodowych cel. Włamanie się do jego więzienia okaże się jednak pewnie tak trudne jak ucieczka z niego, nie wspominając o niepokalanych, którzy krążą po okolicy niczym ławice śledzi o zębach rekinów. Zorny zawsze ubezpieczony, łowca. Teraz spieszmy do pałacu Boreasa w poszukiwaniu Ikary i kominka. No, kominek by się przydał. Dobra, czekaj. Zerknę na mapie, jak to wygląda. Czekaj, Archu gdzieś poleciał. Tak, on poleciał tam. Ej, to nie lepiej zeksplorować sobie tam, a nie biec za nim? Ale to i tak jest ślepy zaułek, więc... Nie no, tutaj masz ogromny, biały, pusty obszar, zobacz. Patrz po prawej, widzisz? Ja zniszczyłem te... Slople lodu. Tutaj też są slople lodu. Kryształ lodu, atakuj. Borowiki... Oj, wilki na mnie wyskoczyły. No nie, Krystia! Przewróciłeś się na lodzie. Znowu. Bo zniszczyłem sopę. Tu za porażka, Boże kochany. Jak tu się wykrywał przedmioty? Z altem, nie? O, wykrwawiłem go. Tak, altem, ale jeśli możesz leć do mnie, ponieważ nie wiem, czy Wulgraf za bardzo mi pomoże. Nie no, Wulgraf by nie pomógł? Dobra, to nie ruszaj się, czekaj, bo ja szukam teleportu. Gdzie jest ten trójkącik śmieszny? Dobra, spudłowali Wulgrafa, jest dobrze. Nie rób nic. Dobra, jak na razie mnie tylko okrążają. Cześć. A co ja? Czemu ja mam jakiś trójząb? Bo jest lepszy. Palownik. I ten trójząb jeszcze się pali. I ma ogień. Aha, czyli oni są też bardziej podatni na ogień? Nie, mniej podatni na ogień. Aha. Bo zima to jest odporność na wodę. Aha. Czekaj, skoro są słabi... Spuść deszcz. A jak spuścisz deszcz podczas śniegu, to czy nie spadną na nich lodowe sople? Sprawdźmy tak. Nie no, Krystian, żartuję, bez przesady. O, widzę, że jeden wilk już krwawi. I to alfa. O, ale ja tu zszarżuję fajnie, stary. Czekaj. Oziębienie sprawia, że cel staje się mniej odporny na zaklęcie wodne, ale bardziej odporny na zaklęcie ogniowe. Oziębienie wpływa negatywnie na ruch. Mogę ich oziębić i zamrożę przez to wszystko wokół. Łącznie z Wulgrafem. Dobra! Jedziemy. Ale muszę się... Pamiętaj, że zlodowacenie nie zadaje obrażeń, więc tym lepiej. Nie udało się. Wiem.
Ale za to wszyscy będą się ścigać i będą się ruszać. Ładnie. Właśnie, żeby się nie pośliznął. Uff! Nie, 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 ja zaszarżuję, bo to zbyt groźne. Podczas szarży tak upaść i pojechać. Biały wilk alfa został powalony. I zabity. Super. Prawie. Tak, jest okaleczony, krwawi. Jest otoczony, ej. Ma minus 30 do obrony, fatalnie. Nagrywa na pewno? Ja. Urgaw, jak nie jest z tyłu, to on klepie jakieś śmieszne obrażenia. No to niech się teleportuje do tyłu. Nie. Mogę zamrozić któregoś. Uważaj, Krystian, masz chyba różdżkę piorunów, wokół jest krew. To po prostu zamrożę tego tu, bo jest blisko mnie. Którego? A, dobrze. I co by to jeszcze rzucić? No o tym mówiłem. Ale ogłuszyłem wszystkich łączki z Warcraftem. No o tym mówiłem. O, nie, nie wszystkie. Ja pierdolę, zajebiście, Krystian. To cię zamrozi. Gratuluję, gratuluję, Krystian. O mój Boże. Brawo. Dobra, spokojnie. Spokojnie, spokojnie, ja mam trik. Ogłusz tego za mną, co? Bo on będzie mnie bił w plecy, a w plecy jest niefajnie. Nie no, po prostu robię ci tak. O! Dobra, super. Bo ja mam tutaj podatny grunt na kręciołka, nie? No to widzisz, pa. Oj! Dobra, minął mnie. A teraz Wulgraf. Bo... Znaczy nie. Tego alfa dobije. No. Aha. Dobra, ale kręciołkiem powinien go zabić. Fajnie. Pik. I tego tobą dosłownie. A Wulgraf stał. Dobra, to on zabije tego białego. Robi tego obok siebie. Tak średnio ci powiem, zadajesz dipsik. A masz, patykiem. I się poszedł! Odstraszyłeś go! Udło! Okej. 91%. Trafiłem, dobrze. Jeszcze raz? Nie, to 5 punktów. Fulgrafem spróbuję je zabić. Dobra. Dobra, ja mogę zrobić coś fajnego? Mogę piąchę wywalić, a nie, to w sumie nie warto. To mogę wywalić, o, czekaj, który ma najwięcej życia? W sumie obojętnie. To w sumie tego, bo Wulgraf będzie... Uuu. Za 300, wow. Fajnie, fajnie, fajny ten. Ile te wilczyny mają HP? Bo 300 obiło go za niecałe pół HP. No, to... 1000. Wulgraf. Wygląda na zadowolonego. Uuu. Jeszcze raz! Tego obok. Cyk! Adrenalinka! Cyk! Cyk! Uuuu! Wulgraf! Też mu dużo... Ty jakoś, Krystian, mało zadajesz. Ty masz dobrą lachę? Uważaj, bo... Mam lachę! Ja pierdzielę. Ale ogłuszyłem... Wszystkich, tak, wiem, widzę. Ale ciebie nie! O! Dobra, to super. To super. To dobij tego z tyłu. Nie mam z czego, ale zrobię takie coś. Słyszyłeś mnie? Tak. A. O, dobrze! Ej, super! Ja teraz zabijam tego i przez to mam dość punktów, żeby zabić tego. I teraz siema. Wulgraf robi ciki bliki. Dom głos. Dobra, gdzie my jesteśmy, Krystian? Aha, to... O, znalazłem wspaniałą laskę ognia, ale ja może zmienię laskę ognia na jakąś laskę, nie wiem. Lodu, powietrza, ognia. Posprzedawałem wszystkie laski. Tak.
Ej, mam jakąś rycerską lancę i więcej lasek ognia, ale myślę, że się nie przydadzą. Myślę, że najlepsza będzie po prostu laska powietrza. O, w tym kryształe coś jest. Chyba. Aroka. Krystian? Krystian, bałwan do mnie podszedł. Szybko biegnij do mnie. Gdzie ty jesteś? Tutaj, szybko. Bałwany, bałwany cię biją? No zobacz. Nie zbliżaj się, tłusty brzuchu. Kimże jesteś, by włóczyć się po naszej krainie i zakłócać pracę wymiaru sprawiedliwości? Ten więzień został osądzony i skazany przez Sąd Najwyższy Hiperheimu. Jaką zbrodnię popełnił? Ten golem, bo ja go uwolniłem z kryształu zamarzniętego. Ten Aroka. Jaką zbrodnię popełnił ten więzień? Eksterministyczna świnia. Jego pogarda dowodzi króla. Aroka doszedł do wniosku, że żywiołaki ziemi w Hiperheimie zasługują na te same prawa co my, zrodzeni z lodu. Zażądałby wyroki dla więźniów zieleni i ziemi były takie same jak dla żywiołaków lodu. Na znak protestu włamał się do więzienia i uwolnił 3 czołowych osadzonych, żywiołaki ziemi. Niewinnego. Więzienie to nie miejsce dla tych, którzy szukają sprawiedliwości. Jego poglądy całkowicie go zaślepiły i teraz musieli za to zapłacić. To wybieramy. Więzienie, powiedz jak myślisz, a ja powiem jak ja myślę. Zagramy najwyżej w papier nożyce. A możemy obydwoje? No, bo to jest dialog między bohaterami. Aha, dobra, to czekaj, muszę się zastanowić. No bo gość popełnił... Gość popełnił przestępstwo, ale typ zabił... Ale w sumie on włamał się i przez to zabili małe lodowe zwierzątko, więc w sumie to nie... No właśnie. Gdyby tylko prowadził tę kampanię bez uciekania się do takiego bezprawia. Można było to zrobić lepiej. Bo on... ponieważ on jest uciskany, on jest takim, nie wiem, jest... No ale mógł to lepiej zrobić przecież, no. Można to zrobić bez sposobu. No ale z kim on jest, Gandhi? To nie jest żywiołakiem ziemi. Nie wiem, o czym my dyskutujemy. Nie! Nie! Jak mnie ograł? Nie, no jak mnie ograł? Super. Nie no, pomożemy mu, no Aroka. Wydaje się być, on na pewno po tym pomoże. Te bałwanki wyglądają na milsze. One mają marchewy. Jak na milsze? No spójrz na nie. Uśmiechnięte. Ty widzisz jak się uśmiechają? Wyglądają jak Joker trochę z tym uśmiechem. Chodź, zła kolejność, nie będzie. Jezu, Krystian, coś ty narobił. A ty zamiast się ustawić za ich plecami... No? Co robi Wulgraf? Idzie. On ciebie też biegnie w miejscu? Nie, już nie. Nie. Nie, teraz biegnie w miejscu, patrz. Widzisz go? Nie. Czekaj. Dobra, oni są... Teraz biegnie. Minus 200 odporności na żywioł ognia. O! To twoja laska piorunów jest bardzo fajna. Dobra, to ja zaszarżuję w tego po lewej. Nie dziwię się, że nie udało mi się ich podpalić. Oh shit. Zaraz? Rozwścieczył się. Idzie. Słabo. No dobra, nie tak źle. Nie może go okaleczyć, o dziwo. No nie, zamrozi mnie. No nie! Ja się odmrożę. Kuziwa. Krystian, ocieplisz mnie? No. Tem. Chyba, że mnie też zamrozi.
Kurde, jeszcze te bałwany to wygrają. Nie, jeden ucieka. Nie, on też zamrozi. Na szczęście został jeden. No, on mnie cały czas biegnie w niej. Oślep go! Nie! Go się nie da oślepić! O nie! Faktycznie on ma guziczki zamiast oczu. O nie! To co się dzieje? Klątwa! Co się dzieje, Krystian? Aroka umiera! Co się dzieje? Oślepili go! Co robić? Dobra, ja już stałem, ja w nich zaszarżuję po prostu. Bo ty ich, nie wiem. Aha, dobra, dobrze. Ja zaszarżuję w tę dwójkę, bo oni stoją tak koło siebie, widzisz? A więc nie wiem, czy będziesz bił tego za tobą? Nie, tego, to nie mamy tą zasięgu chyba. Właśnie. Wulgram to jak tak z kamielina. Ja strzelam w tego najdalej. Powolniłem. Spowolniony, dobrze. Mało to dało, ale spoko. Spróbuję zaszarżować tak, żeby się nie podpalić. Dobra. Dało się. Nawet jak się podpalisz, to się nic nie stanie, ponieważ wszystko jest oziębione. Padli. A Wulgra. Nie. Dobrze. Dobrze. Prawie skamienił bałwana. O, kry... O! Niech Ulgraf podobija. Tylko niech uważa na lód. No jakby to zrobił, to by było super. Dobrze. Ja spróbuję użyć piąchy na niego, na tego bałwana, żeby go przewrócić. A mogłem żywioła jako ognia już dawno przyzywać. No to przyzywaj. Bo nie mam na niego zasięgu, więc jak najbliżej, nie? Dobra. O, super. Ja mam na niego zasięg? Mam. Dobrze. I nie mogę. Dobra, spróbujemy z piąchy. Proszę, udaj się. Jest! Dobra, jest po nim. Dwie tury. Ja już się nie ruszam, bo ja się prze... O, stary, uda się. Chyba nie można biec, ale chodzić można. Tak myślę przynajmniej. Dobra, dobijaj. Yeah! Ten żywioł powinien być tutaj od samego początku, szczerze. Zapach sosen i gleby. Dziękuję ci za ofiarowanie mi wolności, przybyszu. Powiedz mi coś o sobie. Co cię tak bawi? Czemu ulgra flesz? Czemu ty też leżysz? Tyran, główny strażnik więziennego wymiaru, rządził nami. Szukam wiedźmy, ale jeśli jest ważnym wieśniem, z pewnością siedzi w lochach Boreasa. Całkiem niedawno sam postanowiłem włamać się do domu uprzedzeń tego tyrana. Nie było to łatwe zadanie, ale warte każdego ryzyka. Muszę dostać się do więzienia. Chcesz pewnie, żebym ci pomógł, tylko dlatego, że zrobię to samo dla twoich. Co ja mam najlepsze? To nie mogę. Co znaczy, że najlepsze? Nie mogę sprawdzić. Próbujemy manipulację. Zero manipulacji. Ale wygrałem. Uczynię to. Słuchaj więc uważnie. Więzienie ze światem zewnętrznym łączy tunel. Wejście do niego znajduje się w ustach głowy ogromnego golema. Golemów jest tu kilka, ale jest sposób, żeby znaleźć tego właściwego. Szukaj golema z drzewem wyrastającym z prawego oka. Słyszałeś?
Drzewo wyrastające z prawego oka, jasne. Dobrze. otworzyłeś już ten portal tam? Jaki portal? No tu jest portal. Nie. Podszedłeś już? Nie, podszedłeś, bo nie dostajemy expa, to nie. To przebiegając. Ej, tam jest jakiś pełzający dom. A obok jest Hilda. O, to są chyba normalni ludzie, to czekaj. Tak mi się wydaje przynajmniej. To ja zapiszę i spróbuję. O, czekaj. Ulecz mnie. Znaczy nie, ulecz Berkę. A ja się sam uleczę. Dobra, chodź. Powiedz mi, przybyszu, zawsze z ciebie taki świnięty cymbał, jak dla mnie, mojego pupilka. O kurde, ona ma więcej perswazji. Minus jeden perswazja. Użyj w końcu tego zastraszania. A czemu? Bo chyba masz więcej niż minus jeden perswazji. Dobra, ja z nią wygram. Ja sobie pogadam z jeleniem. Krystian, wygrywam póki co. Krystian, zaraz wygram! Dobrze, ja sobie tutaj patrzę. Ale ją rozpykałem do zera! Stary, wygrałem to! O. Ej, ale zbroja, wow! Ej, znowu trzeba z nią pogadać. Krystian, pogadaj z nią. No już się potknąłem. Ej, czekaj, nie mogę z nią pogadać. Czemu? Możesz? Czekaj. Jeleń. A nie. Nie mogę z nią pogadać. Może jak ona dojdzie. A co tu robią zwłoki? Nie wiem. Teraz można. No to może być dobre dla Berki. Spróbuj ją tam przekonać do czegoś. Ale nie da się z nią gadać. A. Można tylko zakończyć rozmowę. Jeśli spowodowałbym deszcz, coś takiego się stanie, na przykład, nie wiem, zamarzniemy albo co? Zamoczyliśmy się. To nam daje tylko większą odporność na ogień. Co? Czemu się z nią... Bo ją zamroziłeś. Serio? Tak. To trzeba ją rozpykać. Tak? Bijemy się z nią? No dobra. Bo ona jest niepokalana, mistrz uroków niepokalanych, czyli jest zła, bo my nie lubimy niepokalanych. Ty chyba masz rację. I za nią jest Hilda. Hilda się też z nami bije? Tak. No tak. Nie wiem, kim jest Hilda, ona wcześniej była tu? Tak, to ja z nią rozmawiałem, ja z nią przekonywałem. A, zamroź kogoś. Myślę, że tego mi... Ten dom wygląda podatnie na ogień. Ja sprawdzę to. Ja chyba Nika przyzwę, wiesz? Tak, jest odporny na ogień, jest mało odporny na powietrze i miażdżenie. Za to jest w pełni odporny na ten. Na ogień? Mhm. Ten dąb. Tak. Powietrze, no to... Bo ty masz różdżkę powietrza. No tak. No, to bij go. Czekaj. Dobra. To już mamy odcinka w ogóle, 23 minuty. Mało HP ma. Tak? Okej. Okay. Ja chciałem tylko coś zrobić, ale nie zrobię tego teraz. On ją zamroził jeszcze raz. I Ulgrafa przy okazji. I mnie. I mnie przestraszył. A Ulgraf uciekł! Ten dom jest przewalony, Krystian. Dobra, jednak możesz chyba wczytać. Okej. Okay. Dość tak sądziłem. O, to jeszcze... To ty pójdziesz z nimi pogadać, co?
Dobra, a ty wygrałeś z nimi tą sprzeczkę, czy Tak, nie? wygrałem, ale potem chyba dochodzi druga, że trzeba ich jeszcze przekonać, a ty chyba jesteś lepszy w przekonywaniu, więc ty ruszaj. Mam 5. To ruszaj. Ty idź rozmawiać. Więc musisz dwa razy wygrać. Luźno. I ona też ma chyba 5 potem. Manipulacja. Ona ma 5 manipulacji, dobra, papier. Przegrałem. A ty ile masz? 5. Kamień. Wygrała. Nasz dyplomata. Nasz dyplomata. Śmiał się ze mnie. Mówił, że ja jestem głupi. Jeszcze raz. Potem to wytkiesz. Nic nie wycinamy. To jest zbyt Dobra, śmieszne. Kamień, papier, nożyce, jak myślisz? Co? Kamień, papier, nożyce. To po prawej najbardziej. Nożyce. Aha. Przegrałeś? Papier. Dobra, a ja dam tym razem znowu nożyce, ona się tego nie będzie spodziewać. Właśnie, dobra. I teraz zależy, czy wygramy, czy nie, bo jest 1-1, a gramy do 2. Weź kamień. Wygraliśmy. To jeszcze drugi raz musisz wygrać. Dobra, to teraz zapisz. Ale musisz z nią dalej rozmawiać. A powiedz mi coś o ciebie. Innovation has always been my forte after all, and I couldn't abide the big dumb brutes tearing through our camps unabated. I certainly don't see myself handing over such a prize secret to a wandering stranger though, especially one I could so easily Dobra, kamień, papier, nożyce. Papier. Przegrałeś? To znowu papier. Dobra. Do 2, co teraz? A co ona wcześniej dała? Nie, za pierwszym nożyce, razem. Kamień. Nożyce, kamień. To teraz ty weź nożyce. Udało się. A widzisz, jak rozgryziony? Rozpykany. Dobra, musimy się z nią zobaczyć na obozie. Możesz zapisać, ja sobie... A, uciekł. A no tak, udało się. Czemu tu jest tyle zwłok? Nie wiem, ale rozpala ognisko. O tak. Krystian! Ty przeżyć. Ty się potknąłeś. To możesz z nimi rozmawiać? Nie chcę z Wulgrafem. Ej! Można od niej kupić śniegowce i to daje pełną odporność na ślizganie się. Pokaż. Kupuję. To jest inwestycja. Jeszcze nigdy nie czułem, że kupuję bardziej przydatny przedmiot. Tyk. Berka. Twoje buty są gorsze niż te śniegowce. Ej. Śniegowce są zajebiste. A, ale nie tak dobre jak moje buty u Berena. Dobra, to Berka będzie miała śniegowce. Dobra, no nie chcę nam nic powiedzieć, bo to interes niepokalany. Czyli musimy stąd pójść. O, mam lepsze buciory.
Belka. Załóż śniegowce. No more ślizgawka. Wszystko przeszukaliśmy? No. Ja bym przeszukał, jakby chodził po prawej krawędzi, tak żeby zbadać wszystko. Każdy fragment doświadczenia jest przydatny. O, tam na górze coś jest. Kolejny w krysztale zamknięty. Mogę go uwolnić. O nie, znowu bałwany. Przywołaj żywiołaka. Dobra. Ile ich jest? Trzech znowu? Nie, dwóch tylko. Dobrze. Żywiołak. Że przyjęli te zamrożenie na klatę, znaczy, że przyjął, nie? Mhm. Ciekawe, co on zrobi. Olun wielki. Pewna odporność na zamrożenie. Trochę dziwnie byłoby tak zamrozić żywiołaka ognia. Nie. Te kamienie by były. Magam. Uważaj na Wulgrafa. Zleję tu. No. O. On się tylko cieplił. Na szczęście. KS? Bije tego. Ale mi się nie klepy, dobra. O, ślepienie. Bałwan zaczyna krwawić. No walnij kula ognia. Nie mam. A zasadam takie coś. Ups, nie spodziewałem się. Czy ty chciałeś zamrozić bałwana? Nie, idę zapalić światło. To przypadek był. Tak zwane miski. Coś pięknego. Dobra, udało się. Czekaj, tylko sprawdzę coś. Właśnie. Powiedz coś, Krystian. Nie, bać. Ja tu oświecę. Mówię coś, słuchać mnie? Tak. Okej. No, prawie. O nie, kliknąłem dwa razy spację niechcący. Fuck. Sorry. Yep. Stawię twoją wątrobę na miejscu i w ten sposób spłacę swój dług. Dobra, streć mi potem, co on powie. Mhm.
No nie. Nieskończony ssałbym jej wątróbkę. On bardzo lubi jeść czyjąś wątrobę. Dajemy mu zaklęcie otwierające rozpadlinę, czy go zabijamy? Nie no, no chyba dajmy mu to zaklęcie. Chociaż w sumie, no nie wiem, no ty z nim gadasz, twoja decyzja. Proszę. I co, zrobiłeś to? Pogadałem z nim. I co? I koniec? Powiedział nam, gdzie szukać tego włazu, że w golemie w oku, to samo co w tamten. Okay. Chodź tu, Krystian, do mnie. Za chwilę, tylko znalazłem skrzynię. Okej. Okay. A w sumie możemy... I walkę przy okazji. Tu jest jakiś zamek, nie? Straży. No, mam walkę. A, to ja biegnę. Nie ruszaj się, nie rób nic. Nawet nie wiem, czy mnie klepi i skąd. No, przed tobą jest pradawny strażnik. O, no, faktycznie. Na co on jest odporny? Sprawdź go. Nie wiem, bo jestem ulgrafem. To oślep. Lepiej muszę do niego podejść. A znalazłem jakiś sztylet fajny. Ja chyba wiem, on jest chyba nie do zabicia, wiesz? Czemu? Tak mi się wydaje. Pamiętasz, co ona mówiła o tym, o tej różdżce, która zmienia takie potwory w zwykłe drzewa? No. Wydaje mi się, że on jest właśnie specjalnie przekoksany, żeby to było po to, żebyśmy użyli na nim tego. No, patrz, widzisz? 13. Uwaga. No faktycznie. 23 jeszcze nic nie dodaje, to faktycznie. To trzeba uciekać. Było wczytać. O kurczę, tylko ja mam chyba stary save, bo nie zapisywałem. A i tak kończymy odcinek, to sobie nadrobimy. Dobra, dzięki za oglądanie, był z wami Wolpe oraz... Krystian, na razie. Do zobaczenia.